Lachty ciasno. W pierwszym łuku zostaje wypchnięty Oskar Pfeiffer. Wiktor Kułakow kontra Timo Lachty, ale jeszcze zbliża się Tomiasz Musielak przy krawężniku i na razie Finn broni się. Na 3-3 układa się pierwszy wyścig. Lachty na prowadzeniu, a dalej ciasno między sobą Wiktor Kułakow i Tomiasz Musielak. Chyba muszą rozstrzygnąć, kto będzie ścigał Lachtiego. Ciągle jest także blisko gospodarzy Oskar Pfeiffer. Wjechał szeroko Kułakow i wykorzystuje to momentalnie. Pfeiffer, były w grze łokcie, były w grze kontakty i na 2-4 zmienił się stan tego wyścigu. Niezagrożony od startu, od wejścia w pierwszy łuk startującego pierwszego pola Timo Lachty. Obaj ci zawodnicy byli też na próbie toru. Warto to odnotować. Parę gości rozdziela Tobiasz Musielak. Nie rezygnuje jeszcze Wiktor Kułakow. Ostatni łuk od zwycięstwa. Zaczynają goście Lachty przed Musielakiem, Pfeifferem i Kułakowem. Musielak, Pfeiffer, Miedziński, Berson. Kto najlepiej? Atomowo Tobiasz Musielak. Dobrze także z czwartego Olivier Bernston i wyjście będzie kluczowe. Jest dla Szweda i to zdecydowanie. Czy będzie stać jeszcze Oskara Pfeiffera na nawiązanie walki z duetem toruńskim? Wszyscy w miarę blisko na drugiej pozycji. Adrian Miedziński, trzeci jedzie Tobiasz Musielak. Cały czas w kontakcie Oskar Pfeiffer. Zaczyna ostatnie okrążenie na prowadzeniu Olivier Bernston. No, przeciwna statystyka w swoich drugich startach na wyjazdach. Ten gość po prostu nie przegrał w ubiegłym roku i teraz zaczyna pisać tę samą historię. Pierwszy remis w tym spotkaniu. Bernston przed Miedzińskim, Musielakiem i Pfeifferem. 3-3. A zatem Jack Holder, Pawlic, Chris Holder, Pfeiffer. A przepraszam, jeszcze kierownik startu. I możemy jechać. Jack Holder dobrze, jeszcze lepiej Chris Holder z ciężkiego trzeciego pola i bracia są na podwójnym prowadzeniu. Próbuje Oskar Pfeiffer, on rozpędził się bardzo mocno, szeroko i będzie starał się teraz wjechać do krawężnika. No i pierwsze akcje zaczepne na motoarenie stały się faktem. Był przez moment na drugim miejscu. Oskar Pfeiffer spadł na trzecie i znowu odbija lepiej punktowaną pozycję, wynosi go delikatnie, walczy z nim Jack Holder. I mamy na pewno najciekawszy wyścig tego spotkania. Długo na niego czekaliśmy. Przez tę taśmę startową jeszcze raz Pfeiffer pokazuje, że można tu walczyć, że można się tu ścigać i to nawet z Jackiem Holderem. Chris jakby na to w ogóle nie zważał. On po czwarte indywidualne zwycięstwo. Teraz ogląda się, gdzie jest brat, ale brata nie ma. Jest Oskar Pfeiffer, jeszcze spróbował Jack podjechać. Chris Holder, Oskar Pfeiffer, Jack Holder. I bez punktu Jurica Pawlic. Kto najlepiej? Dobrze Bernston z drugiego zamyka Holdera. Co zrobi Oskar Pfeiffer? Oskar Pfeiffer zostaje w pościg, rzuca się chyba młodszy z braci Jack Holder za Bernstonem. Teraz przecina i to może być od razu akcja skuteczna. Jack Holder jest pierwszy. Błyskawicznie zmienia swój plan. Oliver Bernston odzyskuje prowadzenie. Teraz Holder będzie miał dłuższą prostą, ale jednak zamknięty na wejściu w drugi łuk przez Szweda. Tyle, że jego wyniosło szeroko. Wykorzystuje to momentalnie. Jack Holder czai się na drugi taki błąd. Starszy z braci Chris i już jest na tylnym kole Olivera Bernstona. Teraz jednak delikatnie stracił panowanie, podniosło jego przednie koło. Bernston goni Jacka Holdera. Jack Holder broni się przed Szwedem. Oskar Pfeiffer zamyka stawkę w tym wyścigu. Szkoda, że cały mecz tak nie wyglądał, bo te trzy ostatnie biegi naprawdę interesujące. Jeszcze próbuje zaatakować pod łokieć Bernston. Nie uda się, wygrywa Jack Holder przed Szwedem i swoim bratem Chrisem. A zatem 4-2 na koniec.